Masz problem lub pomysł na ciekawy materiał? Pozostaw go w całkowicie anonimowym formularzu. Dołącz do społeczności, dzięki czemu otrzymasz porcję dodatkowych wiadomości w każdą niedzielę o 17 w postaci e-maila ode mnie. W zamian otrzymasz ciekawego e-booka. Adresy formularzy znajdziesz pod filmem. Jeżeli ta lekcja będzie dla Ciebie wartościowa, będę wdzięczny za pozostawienie komentarza oraz łapki w górę, co zwiększy zasięg kanału. A tymczasem... Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnej lekcji na kanale BITAdmin.pl. Ja nazywam się Michał Marczak i w dzisiejszej lekcji, kontynuując tematykę związaną z Cisco CCNA 200301, chciałbym w miarę możliwości w jasny sposób przedstawić porównanie modelu TCP/IP oraz modelu ISO/OSI, który jest wykorzystywany trochę nieświadomie w codziennej pracy, natomiast dobrze wiedzieć przynajmniej w kwestiach ogólnych, w jaki sposób dane przepływają przez każdy z tych modeli, a tak naprawdę w jaki sposób docierają one z punktu A do punktu B. Na początek tabelka, która porównuje model OSI, czy model ISO/OSI oraz model TCP/IP. Model ISO/OSI posiada 7 warstw, poczynając od najwyższej, jest to warstwa aplikacji, później prezentacji, sesji, transportowa sieci, łącza danych oraz warstwa fizyczna. TCP/IP ma tylko 4 warstwy, ponieważ 3 pierwsze, czyli warstwa aplikacji, prezentacji, sesji z ISO/OSI jest zagregowana do warstwy aplikacji. Pozostaje warstwa transportowa, warstwa sieciowa nazywa się warstwą internetową i warstwa łącza danych oraz warstwa fizyczna jest warstwą dostępu do sieci. Pojęcia czy też protokoły i urządzenia, które działają w każdej z tych warstw. A to zaczynając od góry, jest to znany HTTP, czyli dostęp do internetu, Telnet, SSH, dostęp zdalny do urządzeń, FTP, wymiana plików, POP3, SMTP oraz IMAP, kwestie sieci, które odpowiadają za dostarczenie maili, DNS, oczywiście rozwiązywanie NAS, czyli tłumaczenie NAS na adresy IP zrozumiałe dla komputerów. Później warstwa transportowa, czyli protokoły TCP/UDP, warstwa sieci, warstwa internetowa, IP, RIP, czyli tutaj RIP, OSPF oraz IGRP są to protokoły routingu. Jeżeli chodzi o urządzenie, no to tutaj router i switch na tym poziomie. Warstwa łącza danych, warstwa fizyczna lub też warstwa dostępu do sieci, czyli Ethernet, switch, most hub i transmisyjne, czyli skrętka, światłowód, ewentualnie również Wi-Fi. Co prawda nośnikiem jest powietrze, tak to najogólniej można nazwać, natomiast również musi być urządzenie, które te dane koduje i wysyła do odbiorcy. Obydwa te modele są równoważne. Ja bardziej jestem przyzwyczajony do modelu ISO/OSI, natomiast model TCP jest ostatnio popularniejszy. Natomiast no, dla mnie bardziej jasne w przekazie jest model ISO/OSI, ponieważ ma może trochę więcej warstw, ale jest dokładniejszy, jeżeli chodzi o to, za co jaka warstwa odpowiada. Jeżeli chodzi o warstwa aplikacji w modelu TCP/IP, odpowiada za prezentację aplikacji, czyli warstwa aplikacji jest okienkiem chociażby przeglądarki, natomiast wszystko to, co dzieje się w tle, czyli chociażby działanie HTTP, HTTPS-a, jest już dla nas niewidoczne. To już jest kwestia sieci, natomiast warstwa aplikacji pokazuje, że możemy dostać się na konkretną stronę, możemy obejrzeć na przykład jakieś nagranie na YouTube czy wysłuchać jakiegoś nagrania audio. Tutaj użytkownik wchodzi w interakcję, czyli musi zaznaczyć pewną opcję lub gdzieś wejść, zalogować się, podać pewne dane, które kolejno poprzez niższe warstwy będą przesyłane aż do celu, którym jest z reguły albo inne urządzenie, inny komputer, drukarka czy też serwer, który udostępnia pewne usługi, jak na przykład usługa filmów. No i tutaj, jeżeli chodzi o aplikację, to jest przeglądarka klient FTP na przykład. Przeglądarka, wiadomo, pokazuje nam zawartość strony internetowej klient FTP, pozwala na podłączenie się zdalnie do serwera, który umożliwia znów wrzucenie tam plików, które można udostępnić innym użytkownikom, czy też w internecie, lub też jeżeli chodzi o sieć wewnątrz. Kolejną rzeczą jest to, że sprawdza zasoby, czyli przeglądarka wie, jaki typ danych potrzebuje, jaki typ danych ma otrzymać od warstwy niższej, tak aby wyświetlić w prawidłowy sposób chociażby stronę internetową, film i tak dalej. No i tak jak wspominałem wcześniej, tutaj główne protokoły tego poziomu to DNS, SMTP, POP3, IMAP, SSH, Telnet, więc wszystko to, z czego dzisiaj korzystamy, czyli możemy dostać się
przeglądarce do strony w internecie DNS, SMTP, POP3, IMAP, kwestie odbierania maili, SSH, zdalne łączenie, Telnet już niezbyt popularny, natomiast istnieje jako usługa do zainstalowania dodatkowo w systemie, natomiast to połączenie jest nieszyfrowane, więc tutaj trzeba z tym uważać, natomiast jest i można z niego skorzystać w razie konieczności. Warstwa transportowa, czyli tak jak sama nazwa wskazuje, w tym modelu transportuje dane pomiędzy warstwami, czy też warstwą wyższą lub też warstwami niższymi. Protokoły TCP, UDP. Jeżeli chodzi o te protokoły, pokrótce, TCP jest protokołem pewnym, czyli musi każdy element z informacji dotrzeć do dostawcy, inaczej mamy retransmisję. Natomiast UDP jest protokołem, który jest niepewny. Jest on wykorzystywany głównie w telefonii IP oraz na przykład na YouTube. Jeżeli rozmawiamy przez telefon IP, czy też teraz przez Teamsy, bo tak naprawdę to jest powiązane, praktycznie ta sama technologia, możemy mieć jakąś przerwę w nadawaniu i po prostu nie usłyszymy jednego słowa. Natomiast ta transmisja dalej będzie trwała, czyli kolejne elementy rozmowy będą transferowane do nas od osoby, z którą rozmawiamy. Natomiast w TCP czegoś takiego nie można zrobić, ponieważ ten protokół zapewnia, gwarantuje, że połączenie jest nawiązane i dane nieprzerwanie płyną z źródła do celu i później odpowiedź w drugą stronę. Określa porty źródłowy oraz docelowy, czyli TCP, tak popularne działanie na przykład na porcie 80, jeżeli chodzi o nieszyfrowane połączenie do serwera www. To z reguły jest port 80, chyba że konfiguracja jest inna, ale tak to jest. 443 połączenie szyfrowane, 21 port, jest to FTP, 53 port, 53 DNS. Więc tutaj tych portów w tej warstwie w modelu TCP/IP jest kilka. To w dalszej części będę chciał przekazać. Jeżeli chodzi o warstwę internetową, droga, którą musi pokonać dana od źródła do celu, aby dotarła ona całość, są segmentowane mniejsze porcje, które mogą dotrzeć do celu różnymi drogami, natomiast u celu są składane w odpowiedniej kolejności i mamy pełną informację, czyli film oglądamy od początku do końca, a nie od końca do początku, bo jeżeli nie byłoby na tym kontroli, byłby tutaj problem. Na tym poziomie tworzony jest pakiet z adresami IP, ponieważ musimy wiedzieć, czy raczej sieć musi wiedzieć, gdzie daną paczkę dostarczyć, więc adres IP jest tutaj istotny. Natomiast jeżeli chcemy wyjść poza własną sieć, czyli poza sieć lokalną, tutaj oczywiście ten adres IP wskazuje na tak zwaną bramę domyślną, czyli technicznie rzecz ujmując router, który odbiera wszystkie dane, wszystkie pakiety, które krążą po sieci, ale nie mogą znaleźć odbiorcy w tej sieci, jako ostateczne miejsce, gdzie muszą trafić i dalej są przekazywane poprzez pozostałe serwery i protokół BGP już w internecie. Natomiast w tej warstwie protokoły to IP, RIP, EIGRP, OSPF. Tutaj głównie wykorzystuje się router oraz switch, tak router, aby przekazywać pakiety dalej poza sieć, a switch, aby przekazywać pakiety wewnątrz sieci. No i mamy routing statyczny i dynamiczny, czyli możemy sobie statycznie przypisać, po jakiej ścieżce pomiędzy dwoma routerami pakiet ma przepłynąć. Jeżeli zrobimy to dynamicznie, do czego właśnie służą protokoły takie jak na przykład EIGRP, OSPF, będzie protokół, czyli tak naprawdę algorytm decydował, która ścieżka jest dla niego wygodniejsza. Niekoniecznie ta, która jest krótsza, jeżeli chodzi o przeskoki, ale ta, która na przykład jest wydajniejsza. Więc tutaj najlepiej pozostawić to algorytmowi dynamicznemu. Natomiast czasami routing statyczny się przydaje, jeżeli chcemy wysłać pewne dane do pewnego miejsca. Czyli pewne pakiety muszą trafić do konkretnego urządzenia lub też innego routera, żeby omijały przekazywanie standardowe do routera, który odpowiada za odbieranie danych z pozostałych elementów sieci. Warstwa dostępu do sieci, czyli adresacja fizyczna urządzeń, czyli MAC adresy. Nadzór nad ruchem lokalnym MAC adresy, tak, ponieważ komputery widzą się najpierw po MAC-ach, a później dopiero po adresach IP. Ponieważ komputery muszą poza adresami IP mieć również adresy MAC, czyli fizyczne adresy kart sieciowych, gdzie
dane trafiają. Zmiana danych do postaci bitów, czyli to już nie są ładne okienka w wyższych warstwach, ale bity, które opisują pewne dane. No i tutaj switch, bridge oraz hub. No i skrętka światłowód Wi-Fi, ponieważ warstwa dostępu do sieci łączy dwa poziomy z modelu ISO-OSI, więc tutaj mamy przełącznik spięty z medium, przez które biegnie porcja danych. Jeżeli chodzi o model ISO-OSI, no to tutaj taka fajna grafika, która bardzo dokładnie prezentuje to, o czym wcześniej pokrótce mówiłem, natomiast teraz chciałbym powiedzieć również, jeżeli chodzi o model ISO-OSI. Czyli mamy warstwę siódmą, warstwę aplikacji, mamy przeglądarkę, mamy komputer, mamy maila, warstwa prezentacji, czyli w jaki sposób te dane są prezentowane, w jakim formacie, tak jak tutaj jest pokazane, czyli HTML, DOC, JPEG, to są wszystko elementy warstwy prezentacji. Jeżeli chodzi dalej o warstwę sesji, czyli tutaj połączenie pomiędzy odległymi urządzeniami, gdzie nawiązywana jest sesja, która przekazuje porcję danych w konkretny sposób przez konkretne urządzenia. Transportowe oczywiście, w jaki sposób te dane są transportowane i przez jakie urządzenia. Sieć, no to tutaj kwestia na przykład ICMP, czyli czy dane urządzenia się widzą, OSPF, IGMP, ARP, IP, data link, łącze danych, adresy MAC. No i wariacje na temat Fiber Channel, Token Ring, Ethernet, 802.11, czyli Wi-Fi. No i warstwa fizyczna, z którą najczęściej mamy do czynienia, ponieważ tam najczęściej dochodzi do pewnych anomalii, czyli uszkodzony na przykład przewód. I teraz więcej, jeżeli chodzi o te warstwy, czyli warstwa aplikacji podejmuje decyzję, jakie dane zostaną wysłane. Bo jeżeli się logujemy, to wiadomo, że dane muszą zostać wysłane dwie: login i hasło. Hasło oczywiście musi być później szyfrowane. W jaki sposób? Czyli przez jaki port? To już warstwa niżej sobie później odbiera. Natomiast przeglądarka wie, że dostęp do konkretnej strony jest po porcie na przykład 80 lub 443. Natomiast może być to zarówno port TCP, jak i port UDP. To, co warstwa aplikacji daje, trafia dalej do warstwy prezentacji oraz sesji, ponieważ te dane muszą zostać odpowiednio opakowane i dalej nawiązana musi zostać sesja, żeby te dane były przetworzone, czyli przesłane dalej. Odpowiada za usługi sieciowe, aplikacje użytkownika, przeglądarki, oprogramowanie sieciowe, czyli to, co już mówiłem. Tak naprawdę użytkownik, dla użytkownika internetem jest przeglądarka, czy też jakaś aplikacja, która jest sieciowa, natomiast dla inżyniera sieciowego to akurat jest najmniej ważne, ponieważ za to większość odpowiadają programiści. Dla niego ważny jest sprzęt, ważne są urządzenia, ważna jest konfiguracja tego sprzętu i połączenia między nimi. Także tutaj współpracują protokoły HTTP, TCP, oczywiście w kwestii pozostałych warstw, poza tym DHCP, SMTP, POP3, SSL, DNS i FTP. Warstwa prezentacji prezentuje dane w sieci, czyli kwestia formatu, tak, JPEG, MP3 na przykład. Zmienia format danych z warstwy aplikacji i tłumaczy je na odpowiedni format, który jest zrozumiały dla sieci. Jeżeli warstwa aplikacji potrzebuje na przykład plików w formacie PNG lub JPG, prezentacja taki format zapewnia. Dane tutaj również można szyfrować i kompresować, co przyspiesza ich transfer w sieci. Warstwa sieci utrzymuje i zarządza sesją pomiędzy urządzeniami, czyli jest to jakby nitka, która łączy dwa urządzenia i dopóki transfer danych trwa, czyli kolejne segmenty danych są wysyłane, ta sesja jest utrzymywana. Prosty przykład, logowanie do banku. Jeżeli nie zamkniemy przeglądarki lub też nie wylogujemy się, sesja przez określony czas trwa. Oczywiście w trakcie nie możemy odświeżać, możemy tylko przechodzić pomiędzy konkretnymi zakładkami, więc tutaj ta sesja jest o tyle ważna, że utrzymywany jest transfer danych i możemy otrzymywać odpowiedzi na nasze zapytania typu saldo na koncie. Retransmisja danych od miejsca przerwania. To jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ jeżeli coś wysyłamy lub też pobieramy, możemy zastopować i wznowić, gdzie ta wznowa będzie od miejsca, w którym zatrzymaliśmy, czyli powiedzmy pobieramy plik, który waży 1 GB, ściągnęliśmy połowę, to tylko ta druga połowa po wznowieniu będzie pobrana, a nie cały plik od nowa, aczkolwiek czasami zdarza się, że pewne serwery przy stopowaniu
tracą sesję i nie wiedzą tak naprawdę, gdzie skończyliśmy transfer danych, więc trzeba będzie zacząć od nowa. Warstwa transportowa działa na podstawie wytycznych z warstw wyższych. Protokoły TCP/UDP, segmentacja danych, czyli dane są dzielone na mniejsze porcje, które są w stanie odebrać urządzenia w sieci. Retransmituje brakujące fragmenty danych, to jest bardzo dobra rzecz. No i dostarcza segmenty we właściwej kolejności i do właściwego miejsca, czyli dane są podzielone na mniejsze paczki. Transfer może iść różnymi drogami każdego z tych fragmentów, natomiast później te dane są w kolejności składane, ponieważ każdy segment danych posiada swój numer i sieć, ogólnie mówiąc, wie, w jakiej kolejności te dane mają być złożone, aby uzyskać pierwotny ich wygląd. Także jeżeli chodzi o wygląd segmentu w warstwie transportowej, jest to port docelowy, port źródłowy i dane. Oczywiście port docelowy TCP/UDP, w zależności od tego, jakie dane są transferowane, port źródłowy, skąd te dane wychodzą, czyli z serwera na porcie 80, mają trafić na przykład na port 80 na naszej maszynie. Jeżeli chodzi o warstwę transportową, czyli protokół TCP, jest to protokół pewny, potwierdza dostarczenie danych, czyli jeżeli pobieramy skądś dane, te dane muszą do nas trafić. Jeżeli nie, będzie ponowiony transfer, ale tylko tych brakujących segmentów, a nie całej wiadomości. Zastosowanie e-mail, połączenie z bankiem. Także tutaj kwestia tego, że dane muszą być pewne. No nie możemy na przykład nie otrzymać połowy załączników w mailu, tak? Czyli nie możemy otrzymać błędnych danych, jeżeli chodzi o nasze saldo na koncie lub też historię operacji. Protokół stanowy, czyli pomiędzy urządzeniami ustanawiana jest sesja, która jest utrzymywana do momentu, aż jej nie zakończymy poprzez zamknięcie okna przeglądarki aplikacji e-mail lub też nie wylogujemy się po prostu skąd. Jeżeli chodzi o TCP schemat, no to tutaj mamy port źródłowy, port docelowy, numer sekwencji, czyli kolejna paczka, kolejny segment danych, numer potwierdzenia, czyli mamy informację, że ta paczka już u nas jest i żądamy paczki o numer większej. Długość nagłówka, ponieważ tutaj te dane są odbierane w konkretnych ilościach i nagłówek musi tą wielkość spełniać. Tutaj kolejne pole jest zarezerwowane. W schemacie znaczniki. Znaczniki, których opis jest po lewej stronie, czyli znacznik U jest to konkretny segment, który otrzymuje wyższy priorytet w transferze, czyli jeżeli mamy dwie porcje danych, ale któraś z nich ma znacznik U, będzie szybciej przetransferowana do miejsca docelowego, ponieważ jest ważniejsza. A, czyli potwierdzenie otrzymania segmentu, ten segment jest już zatwierdzony w odbiorze. P, przekazywanie danych do warstw wyższych, jeżeli potrzebujemy taką daną przekazać wyżej, no to jest ona tam transferowana. R, zerwanie sesji. S, synchronizacja klient-serwer, czyli sprawdzamy, ile mamy, a ile powinniśmy mieć i różnica tych danych jest retransmitowana. No i F, potwierdzenie zakończenia sesji, czyli finish. No i tutaj rozmiar okna, czyli jakiej wielkości dane, paczkę danych jesteśmy w stanie odebrać, sumy kontrolne, wskaźnik do danych pilnych, czyli jeżeli mamy dane, które muszą zostać przesłane szybciej, po prostu mają tam pewne konkretne oznaczenia, no i pozostałe opcje, które są w budowie. No i tutaj, jeżeli chodzi o TCP, jest on dość rozbudowany, ponieważ ma kontrolę połączenia, kontrolę dostarczenia, kontrolę przesyłanie konkretnych danych. Oczywiście wszystko jest pilnowane tak, aby dane się nie pogubiły, nie pomieszały i stąd właśnie jest on protokołem pewnym. Natomiast jego przeciwieństwem jest UDP. Jest protokołem zawodnym, ale szybszym. Nie ma potwierdzenia dostarczenia danych. Wykorzystywany jest w telefonie IP, w filmach, na przykład na YouTube, tak, gdzie utrata fragmentu danych nie powoduje, że te dane są niekompletne. Po prostu jest szum informacyjny, czyli możemy pominąć jedno słowo lub też jakąś scenę w filmie, natomiast ten film dalej będzie trwał. Nie przesyła ponownie brakujących danych, ponieważ inaczej no, tak naprawdę nic by nie dało się zrobić, jeżeli chodzi o rozmowę czy też o obejrzenie filmu. No i protokoły TFTP, tak, czyli połączenie nie
szyfrowane SNMP, czyli protokół, który zbiera dane z urządzeń. Na przykład chcemy ściągnąć ze switcha lub z routera wykorzystanie zasobów typu procesor i pamięć operacyjną, no to tutaj my możemy coś takiego zrobić, natomiast te dane mogą nie być kompletne, więc możemy jeszcze raz wymusić ręcznie ich przesłanie. Tutaj nie ma retransmisji danych automatycznie, ponieważ w pewnym momencie dane mogłyby nigdy do nas nie trafić w szczątkowej wersji. No i DNS, czasami również tak się zdarza, że nie możemy podłączyć się za pierwszym razem do serwera DNS, no ale tutaj tak naprawdę nic się nie stanie, jeżeli spróbujemy jeszcze raz. No jeżeli to nie przyniesie skutku, czyli nie otrzymamy dostępu powiedzmy do jakiegoś udostępnionego katalogu, no to tutaj trzeba sprawdzić okablowanie, sprawdzić czy w ogóle usługi działają, czy porty są potwierane i tak dalej. Natomiast komputer jako taki będzie działał, tyle tylko nie będzie miał dostępu na zewnątrz. Schemat UDP jest on prosty. Port źródłowy, docelowy, długość segmentu danych, suma kontrolna, no i same dane. Tutaj jest uproszczona budowa, ponieważ ten protokół ma działać szybko. Może być zawodny, ale ma działać szybko. Jeżeli chodzi o porównanie portów, w protokole TCP mamy porty 20-21, jest to FTP, 23 Telnet, 25 SMTP, 53 DNS, 80 HTTP, 110 POP3, 161 SNMP, 443 HTTPS. Jeżeli chodzi o UDP, 69 jest to TFTP, czyli Trivial FTP, dostęp do serwera FTP, ale bez szyfrowania, jest to cały transfer danych, jest przesyłany otwartym tekstem. Ponownie 161 NMP, 137 NetBIOS, 53 DNS. Warstwa sieci, protokół IP oparty o adresy IP, adres źródłowy, docelowy, zamknięty w pakiecie, czyli nowe słowo, wcześniej był segment, teraz jest pakiet. Segment w warstwie wyższej z portami musi trafić do celu. Jeżeli już namierzymy urządzenie po adresie IP, że znajduje się w naszej sieci, później szukamy go po Macu, a w momencie, gdy trafimy już do konkretnego urządzenia, no to jeszcze kwestia tego, czy trafimy w otwarty port, do którego te dane mają zostać dostarczone. Protokół IP bezpołączeniowy, czyli brak kontroli, po prostu działa albo nie działa. MTU, czyli Max Transmission Unit, można sprawdzić to w systemach Windows poprzez NetSH Interface IP wersji 4 Show Sun Interfaces. MTU musi być zgodne. Można MTU porównać do drzwi. Jeżeli mamy drzwi o określonej wielkości, możemy przynieść określoną rzecz. Jeżeli te drzwi byłyby mniejsze niż ta rzecz, oczywiście tej rzeczy nie przyniesiemy. Jeżeli będzie wyższa, no to tą rzecz również uda nam się przenieść przez nie. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o MTU, musi być zgoda, jeżeli chodzi o urządzenie nadawcze i o urządzenie odbiorcze, ponieważ jeżeli urządzenie nadawcze wysyła większe MTU, czyli większą ilość tak naprawdę danych, no to urządzenie odbiorcze, które ma mniejszą wartość do odbioru tych danych, po prostu tych danych nie odbierze. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o warstwę sieci, jest ICMP, czyli sprowadza się to wszystko do ping. Polecenie ping, które sprawdza, czy dane urządzenie zdalne jest online i jeżeli wyślemy do niego pakiet, ten pakiet wraca z odpowiedzią tak, jestem online i możemy nawiązać komunikację. To samo zresztą możemy zrobić w stosunku do lokalnego adresu IP, po prostu ping localhost i też powinniśmy otrzymać informację, czy loopback jest otwarty, czy też nie. Kolejną rzeczą jest budowa pakietu, czyli mamy adres IP docelowy, źródłowy, do tego jeszcze z wyższych warstw porty, no i dane, które mają trafić do konkretnego odbiorcy. Warstwa łącza danych, czyli ramka. Pakiet zmienia się w ramkę. Szuka celu na podstawie MAC adresu bez gwarancji dostarczenia, czyli każda karta mając swój MAC adres jest w stanie odpowiedzieć tak, jestem tutaj. I wtedy tworzona jest tablica MAC adresów, gdzie sieć wie, do jakiego urządzenia przez jaki port switchu ma przejść dana informacja. Jeżeli chodzi o kolizję, tutaj warstwa danych są już mechanizmy od dawna, czyli CSMA,
LCD, które nie pozwalają na jednoczesne odbieranie i nadawanie w tym samym kanale. Kiedyś było tak, że dana została wysłana i w tym momencie nikt inny nie mógł nadawać. Tak samo jak dana została odebrana, też żadna inna dana nie mogła zostać odebrana na tym samym porcie. Natomiast teraz te porty działają trochę jak jezdnia dwupasmowa, gdzie jednym pasem można nadawać dane, a drugim pasem można te dane w jednym czasie odbierać. MTU, tak jak już wspominałem, kwestia tego, jak duży pakiet danych można otrzymać, no i ICMP, tych problemów, które mogą pojawić się w trakcie. Natomiast oczywiście te warstwy zazębiają się. Jedna nie może istnieć bez drugiej i tworzą stos, który wspólnie jest w stanie przetransferować te dane. Jeżeli chodzi o budowę ramki, no to mamy MAC docelowy źródłowy, czyli adres fizyczny karty sieciowej, AIP docelowy źródłowy i dodatkowo jeszcze port docelowy źródłowy, oczywiście dane. Czyli ramka spina pozostałe warstwy, które przechodząc w dół od warstwy aplikacji tworzą zestaw danych potrzebnych do przetransferowania informacji z jednego miejsca do drugiego. Jeżeli chodzi o warstwę fizyczną, jest to warstwa najbardziej jest narażona na uszkodzenie, ponieważ jest to medium, czyli przewód miedziany, światłowód, Wi-Fi. O ile samo powietrze nie stanowi problemu, stanowi już na pewno taki problem odległość. Tak samo w przypadku przewodów miedzianych do 100 metrów są one w miarę bezpieczne. Światłowód na większe odległości, natomiast też może dojść do jakiegoś załamania, gdzie promień światła nie będzie odpowiednio się odbijał wewnątrz takiego włókna i te dane również nie będą transferowane z taką prędkością, z jaką powinny. No i dane tutaj już są w postaci zer i jedynek, czyli binarnie. Warstwa ta jest w stanie rozpoznać, w jaki sposób dane do niej trafiły, czyli przez jakie medium, czy to był światłowód, czy to był przewód miedziany, czy też Wi-Fi. Chodzi o warstwy, czy też modele TCP/IP, ISO/OSI. To tyle. Oczywiście tutaj można byłoby zagłębić się jeszcze bardziej, natomiast nie sądzę, żeby na poziomie nawet administratora sieci były potrzebne informacje, w jaki sposób są pewne elementy tej sieci zbudowane, szczególnie te, których nie możemy dotknąć i nie widzimy. Najważniejsze jest to, aby każda warstwa działała odpowiednio, czyli musimy dbać o to, żeby urządzenia oraz medium, przez jakie dane są przekazywane, działały poprawnie, żeby aplikacje były dobrze napisane i optymalne, w taki sposób, aby wiedziały, jakich danych się spodziewają i jaką drogą te dane mają do nich trafić. Także w tej lekcji to tyle. Zapraszam na kolejną. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w rozwoju zawodowym i wdrażaniu ulepszeń w Twojej firmie. Pamiętaj, że na kanale jest znacznie więcej przydatnej wiedzy i jest ona dostępna całkowicie za darmo. Proszę Cię jednocześnie o pozostawienie komentarza, który będzie pomocny w dalszym rozwoju kanału. A jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wystarczy, że dodasz ten kanał do obserwowanych. Wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk poniżej tego filmu subscribe. Filmy na kanale podzieliłem w taki sposób, aby interesujące dla Ciebie rzeczy były łatwe w zlokalizowaniu. To tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.